Ja to trzymam go w takim... w takiej koszulce. Nie wiem, ile ten film będzie miał, ale najwyżej się wytnie. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć na temat tego SMS-a, który krąży gdzieś tam po internecie, w którym ja piszę do Wojtka i to jest, to ja się do tego przyznaję, bo to nie jest nic złego, żeby zresztą zaraz usłyszycie, co mam do powiedzenia. Chodzi tutaj o to, że w tym SMS-ie było, to bodajże było z marca 2019, bo ja byłem w Białymstoku 3 razy, 2 razy w marcu 2019, raz w maju 2019 i my pojechaliśmy z Wojtkiem Suchym, majorem, załatwiać księgową, żeby ten interes zalegalizować. Ja tam z nim, wiecie, jeździłem, pomagałem, żeby ludzie nie mieli się do czego doczepić, żeby sobie zarabiał, ale żeby też płacił podatki, żeby to było wszystko legal. I znaczy on w ogóle ustaliliśmy, pomyśleliśmy, że fajnie by było, gdyby on miał dostęp do bankowości elektronicznej, chociażby po to, żeby nie musiał latać do banku i wysyłać tych wyciągów, albo na przykład sprawdzić sobie, czy przyszła kasa z Tip & Donation, bo Tip & Donation, no ja nie chcę mówić źle, ale no spóźniał się z wypłatami, potem nie było wiadomo, czy kasa doszła, czy nie doszła. No i to w zasadzie miało być takie ułatwienie w obsłudze, żeby było wiadomo, kiedy kasa przyszła, ile kasy przyszło, a nie po to, żebym sobie robił przelewy. I to jest właśnie to, co mi niektórzy zarzucają, że ja mam dostęp do konta bankowego majora. Udało mi się tam raz zalogować i to było właśnie w tym czasie, kiedy tam w ogóle byłem, w marcu. Natomiast później się tam już nie logowałem. To mogę przyznać, raz się zalogowałem, ale to za zgodą Wojtka. Miało to być ułatwienie, żeby łatwiej się mu obsługiwało, wiecie, te płatności z Tip & Donation. No i ktoś kiedyś w zeszłym roku, to chyba było, zresztą nieważne kiedy, no zrobił zdjęcie telefonu majora, co jest oczywiście, no nieładnie ktoś zrobił. No ale jak już się wydało takie coś, to niech się wydało. Bo... Siemano, z tej strony Olgierdano. No i zaczynamy od tematu SMS-ów, które zostały kiedyś pokazane. SMS-ów, w których Sławomir N. prosi majora o podanie hasła, które dostał na telefon. Hasła potwierdzającego do internetowej bankowości. To, że analfabeta, który nie potrafi pisać i czytać, potrafi obsługiwać bankowość internetową, można traktować jako taką samą bajkę, jak to, że analfabeta major zgłasza moje filmy, gdzie trzeba wypełnić, no nieprosty wniosek, na pewno nieprosty dla analfabety, wypełnić kilka rubryczek, podać sygnatury. To samo z wizerunkiem bezdomnego Maria, który zaczął zgłaszać moje filmy, te filmy, w których pojawił się Rudy. Nie wiem, jak można tłumaczyć próby ingerencji w konto bankowe innej osoby do tego, jeżeli ta osoba jest analfabetą, która nie potrafi czytać, nie potrafi liczyć, zakładanie mu bankowości internetowej naraża go tylko na straty. Piechoty, druga wojna światowa, Polska. To właśnie znicz kościelny i po prostu roku walka z Niemcami. Tu widać właśnie, pokażę tutaj, piszę z Niemcami w roku 1940 roku. Ty chcesz kogoś przekonać, że ta osoba potrafi obsługiwać bankowość internetową? W godzinach popołudniowo-późnych, wczesnowieczornych zdjęcie. Zdjęcie pana Krzysztofa od tyłu.
Nie wiem. O. Coś w ten deseń, bo Krzysiu ma pupkę większą. I powiedzmy. O. Jeżeli tak to wyglądało, nie? To mniej więcej cały ten. Czekajcie, zmienię sobie jakieś inne coś na tym. To mniej więcej tu. O, tak. To całe to tutaj, no nie? Jest białe. Tutaj widać zaczerwienienia. I widać w tym miejscu. No myślałem, że akcja z wąchaniem fantów zamkniętych w torebce, by nie utruciły zapachu, to była pojebana akcja. Ale co powiedzieć o tym? Chłop siedzi i rysuje odleżyny na dupie psychicznie chorego grubasa ze Starosiec. Miejscu odchodzącą jak gdyby skórę. Normalnie tak jakbyście odwijali skórę. I... A to jest całe białe, nie? I tutaj normalnie aż takie jakby, nie wiem, czy to jest, tak jak wam mówiłem, kał, czy to jest kupa, czy to jest ludzkie ciało, ale po prostu wszędzie są takie, wiecie, kropki jakby odpadającego ciała, no przerażający widok. Nie będę pokazywał zdjęcia, no bo raz, że nie mogę, nie wypada, bo to jest czyjaś prywatność, ale... Czekaj, co ty powiedziałeś? Nie wypada? Bo to czyjaś prywatność? A co to jest, jak wrzucałeś zdjęcie? Nieżyjącego męża, obecnej partnerki, jednego z bohaterów uniwersum. Ta osoba wie, o kogo chodzi. Robiłeś to z premedytacją. Podpisując zdjęcie, poznajecie kotka? Niestety właściciel zmarł. No a widzieliście jak... Jak się wykąpał. Przyszedł o północy, potem przed kamerę. To normalnie ja mówiłem, że jak biały... Biały anioł. Pojebałam cię. Ja starałem się jako osoba, która tutaj troszeczkę im pomaga, żeby przede wszystkim nie manipulować przy miniaturkach, które dla widzów mają duże znaczenie, żeby były oryginalne, czyli wybieramy jedno z trzech automatycznie generowanych przez YouTube lub najlepiej w ogóle to środkowe, czyli to automatycznie generowane i przeważnie tak jest, bardzo rzadko zdarza się, że się korzysta z tych dwóch pozostałych. Pojebałam cię. Ja jestem na tyle fanem, że robię to za free, niektórych to bardzo dziwi, ale zamiast siedzieć w barze i pić piwo, to zajmuję się uniwersum. Pojebałam cię. Robię to za free. To jest typowo, no, dzielone na 3/6. Ale wiele u fanów uniwersum, zwłaszcza ci, którzy są od początku, nie dopuszcza takiej możliwości, żeby się jakieś pamiątki tam wytwarzały sztuczne, jakieś wydrukowane, dlatego że to psuje klimat uniwersum, które powinno być rezerwatem, bo jest to jedna z ostatnich takich miejsc, gdzie nie wdziera się komercja. Pojebałam cię. Kłamco, taki ty byłeś przeciwko komercji i mówiłeś, że nie zarabiasz, że aż TikToki dla gimbusów pozakładałeś. Co do kanałów, które wykorzystują materiały z kanału Krzysztofa i Meksykana i Majora, to te wszystkie przeróbki, one przyczyniają się do wzrostu popularności tych panów, a wzrost popularności oznacza wzrost dochodu, więc myślę, że każda kolejna przeróbka przybliża ich do większych pieniędzy. Ja nie mówię, że to jest dobre czy złe. W każdym razie na pewno te kanały przeróbkowe nie szkodzą i nie ma czegoś takiego, jak pani mówi, że tworzą się sztuczne miejsca pracy, bo to gdyby dostawali za to 2, 3, 4 tysiące miesięcznie, to mogliby się tylko tym zajmować, ale to jest, wydaje mi się, że tak samo jak i moje hobby, czy też pasja, to oni też lubią coś przerobić, żeby miało to
dużo wyświetleń i żeby ludzie się tym cieszyli. I również autor takich nagrań, Przeróbek, cieszy się, że jego praca artystyczna, bo inaczej tego nie mogę nazwać, że ma grono odbiorców i ludzie z tego się cieszą, bo one przeważnie mają przynosić dla ludzi radość. I taki materiał właśnie to też czyni. Więc dla mnie jest to pozytywne i nie powinniśmy się czepiać. Pojebałam cię.